Jest poniedziałek wieczór, 6 dni do finału finałów turnieju, w którym zagra m.in. drużyna kartofiska. No, jako reprezentant tej drużyny udaje się na krótkie zgrupowanie. No co by wstydu nie było, żebyśmy w przypadku nie wygrali czegoś, no. No to już Islandia. W ogóle to mnie tu ledwo wpuścili. No przepytali mnie trochę na lotnisku. Zostałem wybrany. Zapytali się, co ja tu będę robił. No i nie mogli uwierzyć w to, co ja tu będę robił. Pytali mnie kilka razy. W końcu uwierzyli. No dobra, czas zwiedzać. Tu jest jakieś muzeum. Islandzkie Muzeum Rock'n'Rolla. No ale co, jakiś kustosz jestem, żeby po muzeach chodzić? Tu miał być pierwszy stadion. No i proszę zobaczyć, co jest. Może już na Islandii po prostu nie grają w piłkę. A ja o tym nie wiem. Tak chyba grają. Proszę bardzo. To będzie mój pierwszy kontakt z islandzką piłką. No jest wreszcie jakiś stadion. Drużyna Keflavik, która. To jest chyba pierwsza liga islandzka. Fajnie się podróżuje samemu, bo nikt przynajmniej nie namawia mnie na piwo. Sam siebie muszę namawiać. Dobra, pora wreszcie ruszyć na jakiś mecz. Wielkie derby Islandii w czwartej lidze. Dwa najgorsze zespoły. Mała miejscowość Gardur. 1400 mieszkańców. Na meczu czwartej ligi islandzkiej sprzedają kawę, sprzedają pizzę. Ale na pytanie, czy mają piwo, no to za głowę się złapali. Nie mają. No i już po meczu jest późno, bo jest 22. Jakoś tak nie widać za bardzo, ale jest 22. Wcale mi nie przeszkadzało to, że na meczu nie było piwa. Wcale mi nie przeszkadza to, że nie ma tu żadnej knajpy z piwem w tej miejscowości. I wcale nie przeszkadza mi to, że nie ma też żadnego sklepu z piwem. Bo po co w sumie? Ale jutro jadę do Reykjaviku. Ten Reykjavik to jakiś zupełnie inny świat. Zdecydowanie inne życie. A tam proszę bardzo, środek tygodnia, godzina 12, islandzkie dzieci grają w piłkę. Ja wiem, że są wakacje, ale polskie dzieci zamiast spędzać czas na boisku pewnie wolałyby siedzieć w szkole. Nie robi. Bardzo duże zagrożenie, że spóźnię się na mecz sezonu. Autobus nie przyjechał, bo się okazało, że przystanek not in use. Mam 50 minut do meczu. 3,5 km do zapierdalania. Się wycwaniłem, złapałem jakiś autobus, ale on jedzie w inną stronę, się okazało. Ale coś tam na mapie było, że może później zawróci. No i chuj, tak mnie wywiózł, że na pewno się nie wyrobię. To miało być główne danie tego wyjazdu, że trochę podbiegnę zaraz. A co mi tam napierdzielam? No zbyt wielu sił nie miałem. Wcale się nie przybliżyłem tak, jakbym tego chciał. Zaraz się pewnie zesram, ale jestem. Jeszcze nie zaczęli. Biletów nie ma tym razem na piątą ligę. Gra zespół Afrika Reykjavik. W ostatniej kolejce drużyna Afrika przegrała 13-0. No i tak sobie poszło tej Afryce. 11-0 w Dupala. W tym meczu Afryki to mam takie zakwasy, że ja nie wiem, jak będę grał w tym finale finałów. Więc pewnie jak zwykle będą mieli pretensje do mnie, że nie biegam. Po raz pierwszy będą to pretensje uzasadnione. Tylko stadiony mają na tej Islandii. Jestem w Hamar, 45 km od Reykjaviku. Nie, to nie jest Hamar. To jest miejscowość Hver... Kurwa. Jakaś tam miejscowość. I tutaj gra zespół o nazwie Hamar. Dzisiaj gra z zespołem Letti, to jest piąta liga islandzka. A tak w ogóle to wczoraj odezwało się do mnie kilka osób, że są w Reykjaviku i że koniecznie chcą ze mną iść na mecz dzisiaj, bo mają dużo wolnego czasu. No ale dzisiaj, jak się okazało, żadna z tych osób się nie wyrobiła. No i w sumie to nie mają czego żałować, bo tu się nic nie dzieje. Trzy dni w Islandii, a ja nie widziałem ani jednego gejzera.
Nawet nie wiem, co to są te gejzery, ale coś czuję, że za nimi nie przepadam.